Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was serdecznie w RWDG, RWDG pokolenie 8,5, czyli wampir, wypełniamy wampirzą aspirację i powiem wam hit, po prostu powiem wam hit, bo ja muszę tutaj pokłony złożyć, naprawdę, autentycznie muszę pokłony złożyć mojej moderacji, bo to są, no po prostu przemózgi, ale tutaj w szczególności chciałabym wyróżnić Anię, mam nadzieję, że nikt się z nich nie pogniewa, ale ja muszę, przepraszam, muszę. Bo po prostu to, co Ania dodała do koncepcji pokolenia dziewiątego, to jest po prostu była koncepcja, było mniej więcej wszystko rozpisane, w sensie, może nie rozpisane, w głowie mi to się działo, jak mniej więcej pokolenie dziewiąte powinno wyglądać i wiecie, że miałam takie zawahania, nie wiedziałam co zrobić i w ogóle. No i tak rozmawiałam, nawet nie wiem z czego to wyniknęło, że rozmawialiśmy o tym, o tej serii, ale no, była rozmowa i wow, ej, tak się cieszę, że nie mogę się doczekać, po prostu nie mogę się doczekać, kiedy to zobaczycie i zrobiliście. Dobra, także pozdrawiam cię Ania, dziękuję, przepraszam za tę prywatę, ale ja po prostu musiałam zrobić to tutaj tak publicznie, tak uwiecznić, wiecie, nie? I zapraszam was na odcinek i widzicie tutaj kolejnego pięknego pana i w ogóle ja pierdzielę. Jest tyle pięknych, fajnych postaci tutaj, ale sobie przeglądnę je teraz i powiem wam, kto zostanie tą piątką wybranych przeze mnie wampirów. I lecimy, lecimy z tą imprezą, Jezus. Po prostu wow. Kochani, przed wami młody Adrian. Musiał radzić sobie z szyderstwem rówieśników ze względu na swą delikatną urodę, ale jakże piękną urodę. Lata spędzone w samotności ukształtowały tego chłopaka na wrażliwego, na otaczającego piękną mężczyznę. Teraz, gdy wszedł w świat, pragnie zacząć nowe życie najlepiej u czyjegoś boku, niezależnie od płci czy rasy. Po prostu wow! Ej, zapisuję sobie w bibliotece. Tutaj opisu nie mamy, wiem, że tej fryzury nie mam, więc jeżeli jest autorka tej simki, to bardzo proszę, żeby mi podlinkowała jej fryzurę. Bo tej fryzury nie mam, ale pięknie pasuje do tej simki i chciałabym tę simkę wykorzystać. Autorka bądź autor. Nie ma też tutaj podanej historii, ale to nieważne. Cieszę się i bardzo dziękuję. No, simka też mi wpadła w oko. Myślę, że nikogo to nie dziwi, że ta simka mi wpadła w oko, bo jest po prostu... jest tak bardzo w moim klimacie, że tego się chyba bardziej już zrobić nie dało, bo kocham siwe włosy i kocham czerń. Kocham biel i czerń. I to wiecie od zawsze. Zresztą kto ogląda pomyłki, ten wie. Ja sobie zapisuję ich na razie w bibliotece, bo potem ich przeprowadzę. Więc mamy simkę numer 2. Sabrina, pomimo że wygląda na zwykłą... A, jeszcze jedna uwaga. Mam soczewki. Jak mam soczewki, to ja po prostu na ekranie już prawie nic nie widzę, jeżeli chodzi o teksty. Nie wiem. Jakoś tak w soczewkach mi się strasznie źle patrzy na komputer, więc jak będę czytać, jakbym nie potrafiła czytać, to wiecie, standardowo was przepraszam, ale po prostu ciężko mi w soczewkach się patrzy na monitor, na napisy. Dobra, i lecimy. Sabrina, pomimo że wygląda na zwykłą, ładną simkę, ma mroczną stronę i skrycie chce zostać wampirem, dlatego w nadziei, że spotka jakiegoś, który będzie chciał ją przemienić, chodzi po Forgotten Hollow. Po tym jak Selena przemieni Sabrinę, będą przyjaciółkami, czy Selena potraktuje ją jako następnego człowieka chcącego przygód jako wampir? Aha, okej, okay, dobra, łapię. No to mamy simkę numer 2, mamy Sabrinę, Sabrina w temacie, bo teraz chyba Sabrina miała jakoś nie na Netflixie premierę sezonu, nie oglądam, oglądałam połowę pierwszego, jakoś mi nie podeszło. Po wypadku, w którym Alan stracił całą rodzinę, młody, załamany mężczyzna pragnie odbudować ród, ale tym razem dużo silniejszy i nieśmiertelny. O, ale ciało! Boże, pozdrawiam moją łobuziarę Ewę. Biorę. To już jest chyba trzeci sim i zostały jeszcze nam dwa miejsca, moi drodzy. A tutaj w większości są kobiety, więc... Mianowicie ta simka nie jest podpisana w żaden sposób, ale jest bardzo ładna i bardzo ma taki fajny wyraz twarzy. Kojarzy mi się, nie wiem czy dobrze kojarzę, bo już jakiś czas temu oglądałam Czystą Krew, ale tam chyba była taka ruda wampirzyca ładna. Coś mi się kojarzy, taka nastoletnia. I myślę, że to będzie ona. Ona ma też taki piękny wampirzy vibe i...
O Jezu, piękna. Tylko boję się, bo nie mam chyba tych koszulek i tych tatuaży, więc właśnie to jest najgorsze w tym. Będę musiała czymś innym ozdobić te postaci, ale sobie poradzę, coś tam sobie ogarnę, także nie ma tego złego chyba, co by na dobre nie wyszło. Dobra, kochani, zapisuję sobie, dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy stworzyli te postacie. Także, moi drodzy, pewnie się zastanawiacie, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej to wygląda, w sensie, że te postacie już od razu zostały wprowadzone. Słuchajcie, wynika to z tego, że Vlad ich wszystkich tutaj sprowadził. Skusił, nie wiem, zaczarował i w ogóle Vlad, czy tam Kaleb, to już jak wolicie, albo we dwóch, ponieważ to jest test dla naszej Seleny, bo zarówno Vlad, jak i Kaleb, jak wiecie, są bardzo zainteresowani postacią Seleny, bo Selena jest wampirem takim narodzonym. O ile Flair była przemieniona i coś tam chcieli, o tyle stwierdzili, że narodzony wampir, który jeszcze w sobie ma geny maga, to jest wampir, który jest idealny do tego, żeby go wykorzystać do swoich niecnych celów i przy okazji stworzyć też jakichś nowych wampirów, czyli wiecie, po prostu odbudowywać ten wampirzy ród, który został wymordowany przez właśnie naszego uroczego, cudownego Sima. No i tak, żeby Selena jednak stała się takim pełnoprawnym wampirem, a nie takim udawanym wampirem, no to ona musi stworzyć jakiś nowy. Więc zebrali czary mary, hokus pokus, blam blam, jakieś kontrole umysłu, nie wiem, oglądaliście te wampirze pierdoleto, tak jak mówiłam. Widzę, że ktoś pobiera moje budynki i właśnie zrobię krótką reklamę. Przypominam, że jeżeli lubicie moje budynki, chcecie mieć moje budynki u siebie, to pamiętajcie, że robię speedbuildy, udostępniam różne rzeczy, udostępniam różne domy. Aktualnie najwięcej jest domów z przerabiania, ale szykuje się dla was coś bombowego, bardzo fajny build, na który długo czekaliście, mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Nie wiem, ile będę nad nim pracować, więc nie umiem wam powiedzieć, kiedy będzie jego premiera, ale jest to dosyć duży budynek i będzie taki detaliczny, fajny i będzie, no niestety, dla posiadaczy pełnej kolekcji, ponieważ chciałam zrobić to takie od A do Z po mojemu i będzie w San Myshuno, więc to jest najważniejsze, właściwie kluczowym rozszerzeniem będzie tutaj miejskie życie. Także tyle chcę wam powiedzieć. A my lecimy do domu i myślałam, że sobie będziemy mogli od razu Seleną pograć, natomiast nie możemy sobie od razu Seleną pograć, bo Selena jest jak mi się tnie, to bebe. Ale Selena jest w szkole, więc nie możemy sobie z nią od razu pograć. Chodź, popodrywaj tę swoją żonę. Może ją gdzieś zaprosisz? A nie wiem, oni tak siedzą w tym domu. Oni tak siedzą w domu jak ja. Ej, to straszne, też tak siedzę w domu. Ja jestem strasznym domatorem. W ogóle wiecie, ktoś by powiedział, że jestem totalny no life. Nie pomyliłby się, nie pomyliłby się. Robisz nową aspirację? Nie, dziękuję. Skarż swoje dziecko, małe dziecko lub coś tam 5 razy. Pocałuj go. I tak, słuchajcie. Co my mamy tutaj, bo muszę popatrzeć na wiek. Flair Brinkston za 2 dni. Helios Brinkston, tutaj Heliosie, ty jesteś 24 dni do następnej grupy wiekowej. A, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo ja pamiętam, znaczy zapomniałam, ale już pamiętam. Ja zaczęłam przymierzać się do szukania lasencji dla Heliosa, więc tutaj mamy jakąś magiczną kandydatkę, którą miałam chyba przerobić, więc idę tam i zobaczę, co i jak. I teraz pytanie, jak ją przerobić? No na pewno jej tutaj wszystko wyłączę i tak myślałam, że a może wam nie będę pokazywać itp. itd., ale może jednak wam pokażę, o co chodzi. Ja mam jakiś suwak nieszczęsny na wzrost i on jest przy szyi. Nie podoba mi się to, Helenko. Muszę to zweryfikować. O co chodzi? Ale to może sobie zweryfikuję już po odcinku. Co ja za suwaki? Gdzieś pewnie do pomyłek coś pościągam. No mam brzydką szyję przez to. Strasznie. One są gdzieś, coś do pomyłek mi to było potrzebne. Na bank, bo ja normalnie nie ściągam takich rzeczy właśnie, bo potem je wkurzają, więc chyba nie wycięłam sobie odpowiednio modów. Ale nieważne, to ja też je sobie później naprawię. Nie ma problemu. To nie jest żaden jakiś skomplikowany suwak, ponieważ i tak znajdę folder, w którym on jest, bo zawsze mam w osobnych, bo mam wszystko posprzątane. Natomiast tutaj sobie usta poprawimy. Nienawidzę uśmiechu, więc uśmiechu być nie może. Nie znoszę takich nosów, więc taki nos być nie może. I tak ma być. I tutaj bym ci trochę tę szczękę zrobiła tak. Okej, okay, tutaj trochę tak, tutaj trochę tak, tutaj trochę tak, tutaj trochę tak. Aha, nie, bo ty masz rzęsy. To już te odpadają rzeczy. Oj, zrobię totalny glow up. Przepraszam was.
Wiem, że są ludzie, którzy nie znoszą takich rzeczy, ale tu sobie pozwalam, bo to jest rozgrywka nie taka jak w dziesięcioleciach. Nowe rzęsy sobie znalazłam. Niestety wam ich nie podlinkuję, bo nie wiem jak się nazywają, ale znalazłam je całkiem niedawno i bardzo je polubiłam. Są takie delikatne, jak widzicie. Także chciałabym jej tutaj te nowe rzęsy dać. Stwierdziłam, że dam jej niebieskie oczy, żeby była choć trochę taka bardziej magiczna. I szukamy jakichś odpowiednich teraz włosów, które też nie są jakieś przeze mnie ograne mocno. Myślę, że te mogłyby nawet tutaj siąść, tylko ta szyja mnie denerwuje cały czas. I pięknie ta figura wygląda, jest taka bardzo naturalna. Udało mi się ogarnąć szyję. To jest jakiś odjazd i ona, ja bym chciała, żeby ona tak w błękicie takim biegała. O Jezu, jest piękna, no zostawię ją taką, nie? Nie będziecie krzyczeć, będzie niepraktycznym mędrcem praktyczności. I damy jej pantofelki, ale będzie tak ładnie do Anubisa pasowała. Pięknie będzie, że do Anubisa pasowała, wiesz? Już masz przygotowany plan na życie. Ta kiecka jest od autorki, która, uwaga, mówię tak jak się pisze, chyba Senate. Tak mi się wydaje, że to ona. Ale to był jakaś taka współpraca dwóch autorek, której jednej nie pamiętam, bo ma zawsze dla mnie zbyt skomplikowaną nazwę. Ale ogólnie te linki do tych modów kiedyś wam podlinkuję. Bo to jest kolekcja jakaś 1949? Nie, 59 chyba. W każdym razie do dziesięcioleci ściągana przeze mnie, więc ona gdzieś tam kiedyś się pojawi. Aha, tutaj jesteś w takim wdzianku, a ja bym chciała, żebyś ty się przebrała w to, co ja ci zrobiłam. No i kto by jej nie wyrywał, no proszę was. Popraw humor, chodź, chodź. No sama bym ją wyrwała. Anubis, Boże, Helios, idź wyrywać. Jezus, czy przynajmniej, Boże, przypadkiem na niego nie mówię ciągle Anubis. Jak mówię, to przepraszam, przyzwyczajenie działania dodaj do grupy. Chodź, tutaj w świetle dziennym będziecie się podrywać. Idź podrywać. Bo ojca zawołam, cię nauczę, jak się podrywa kobity. Patrzcie, pierwsze spotkanie! Mędrczyni praktyczności i syn mistrza magii. Mają te same ozdoby. Muszę jakieś ozdoby znaleźć nowe na policzki. Ktoś coś? Jakieś fajne? O, piękne pierwsze spotkanie. O, ona jest piękna. O Jezu. Jeszcze ta karnacja jest taka cudowna. Kocham taką karnację. Magia, magiczny pojedynek. O, widzisz. O, pojedynkuj się. Przyjacielski pojedynek. Bo to będziesz tak na miło. Ona ci skopie dupę, bo jest mędrcem. Ale groźna. Stary. To jest twoja kobieta przyszła. Ale ta sukienka jest tak piękna. Ja tak chciałam taką sukienkę. Taką kopciuszkową. Czy coś. O, pochwalę szczerze. Skopała ci lupę. I tyle jeśli chodzi o podryw. Widzisz, Heliosie? Ale chodź, chodź, chodź do niej. Pochwal szczerze. Może z nią będziesz podróżował do domu? Albo gdzieś, o! Ej, podróżujmy z nią gdzieś, chodź. Idziemy na jakąś randkę. Znaczy, nie wiem, czy możemy. Znaczy, miałam robić co innego, ale jest taka ładna, że muszę z nią gdzieś wejść. Wpadła w samozachwyt nad swymi zdolnościami. O, tu ją zaproś. Do takiej nudnej knajpy? Nie, tu ją zaproś. O, to jest... A my mamy... Nie, my mamy zimę, to jej tu nie zapraszaj. To chyba pójdziemy tu? No chyba tu. Bo to jest taka najbardziej klasyczna. O, wyglądasz jak wieśniak. Ale w sensie, wiecie, pamiętajcie, wieśniak w sensie takim, że są ludzie mieszkający na wsi, to jest nie to samo co wieśniak. Od razu wam mówię, żeby nie było tutaj problemów, bo czasami ktoś dopytuje. Także nie, kochani, wieśniaki może być też ktoś mieszkający w mieście. Magia poprosi o stolik. Nie, my sobie wybierzemy. Ej, jakiś taki super romantyczny stolik jest tutaj gdzieś? Hej, ja chciałam super romantyczny stolik.
No nic, no dobra. Poproszę stolik. Jakiś super romantyczny nie jest, no ale. A co to za buty? Aha, wiem, co to za buty. Nie, nie, kochana, nie, nie. Ty się ubierz, ja cię potem przebiorę, ja ci piękny stroje potem zrobię. Ale ty chodzisz w tym. Za hajsta ty baluj. Gdzie ty idziesz? Ej! Serio? Coż za randka super, zamów do stolika. Super. Romantyczne bekonowe płatki, proszę bardzo, przystawka. Będziemy tutaj cały dzień siedzieć, bo w tej knajpie jak się siedzi, to się siedzi cały dzień. I ty sobie weźmiesz... A może wiesz co, nie, ty nie, bo popatrzymy na coś innego. Mięsne kąski na drewnie z lasu. Kocham te nazwy. I nie wiem co... O mój Boże. Helios, co za wstyd. Najlepsze życzenia z powodu niedawnych urodzin. Obejmij. Słodziutka. Właśnie pocałunek. Słodziutko. Spróbuj uwieść. To spróbuj uwieść, jest takie głupie, powinien jakoś to inaczej robić, a nie takie jakieś tańce. Chodź. Pierwszy pocałunek. W knajpie przy wszystkich. Dajesz, nigdy się nie całowałeś, więc idealnym miejscem, żeby zacząć, będzie właśnie knajpa przy wszystkich. Już mamy dziewczynę, widzicie? Jak to jest cudowne, jakby tak w życiu było. I jesteśmy. Proszę bardzo, przyjazne powitanie ze wszystkimi, którzy tutaj stali chyba cały dzień i czekali na ciebie. Przyjazne powitanie, chodź, przyjazne powitanie ze wszystkimi. Już wbiłaś. A czy ty masz w ogóle jakiś taki strój elegancki? Czy ty masz tylko ten... wiecie... O, masz jakąś kieckę. Bo ktoś tam mi mówił, że ona taka biedna i jest zimno, ona chodzi taka nieubrana. Pamiętajcie, że to jest wampir, ona nie czuje takich rzeczy. Jak zimno czy ciepło. Ta zaraz sobie stopy odmrozi. Jeżeli będziecie słyszeć stukanie i pukanie do was, przepraszam, ale w bloku, w którym mieszkam, non stop są remonty. All day, all night. Cały czas. Więc cały czas jakaś wiertarka udarowa jest włączona. Dobra, i idziemy sobie tutaj, zrobimy tak, więcej opcji działania, utwórz grupę. I utworzymy sobie grupę, 1, 2, 3, 4, kogoś nie ma. Z kim się nie przywitałaś, kto sobie poszedł. Zapukaj do drzwi. Aha, ta czarna. I takich imion nie będę znając, że ci pamiętać, co ta chata jak została... chamsko potraktowana. Gdzież jest ta czarna? Gdzie ona jest? Aha, tu jest. Przyjazne powitanie. Idziemy się przyjaźnie powitać. I robimy więcej opcji. A nie tak. Działania. Utwórz grupę. I tworzymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Proszę bardzo. I wszyscy mają podejść tu. Tutaj. Podejdźcie tutaj raz. O, twój facet jest. Spał.
MC Command Center, zmienimy mu strój. Chodźcie z nim przywitaj, fajne włosy dla niego pobrałam. Romantyczny, oświadcz się, figluj, 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 nie? Ale pocałuj. Hej, czemu się przebrałeś z powrotem w piżamę? Psujesz klimat. Możesz się przebrać w to? Nie, bo to będzie jak ojciec wyglądać. To nie chcemy. Mamy romantyczny pocałunek. I robimy tak. Wampir, przemień wampira. Proszę bardzo. Wy myśleliście, że coś fajnego się będzie działo, ale nie dzieje się nic fajnego. Będziecie terroryzowani. A czy ty się najesz przy tym? Bo ona jest głodna i dobrze by było. Nasz pierwszy wampir. O, shit. To tak na grubo, ale się nie najadła. O, nie, nie, nie. To robimy sobie wampir, pij plazmę. Weź kilka łyków bez pytania. Potem weź ich szkół. To będzie akcja. Ona jest głodna, no to musi. Tak trochę głupio, że nie wypijam z tej najpierw, no ale... Ale powinno iść tutaj pragnienie go na przemienia, bo przecież też pije, nie? Aha. Jej teraz nie przemienię. Fajnie. Wampir, przemień wampira. Wszystkich lecimy, bo zanim oni się przemienią, to też sporo czasu minie. No nic, dobra. Chodź, lecimy z Barabara, ale tak sobie pomyślałam, że oni powinni robić tak. Ale dlatego, że jakby Kalebowi zależy na tym, żeby mieć młode. Więc powinien próbować już od najmłodszych lat tę naszą gwiazdę tutaj zaciążyć. A Selena za 9 dni ma zmianę grupy wiekowej. Znaczy nie sądzę, żeby ona od razu zaszła w tę ciążę, ale to musiałaby mieć strasznego pecha wtedy. Ale takiego... O, wielkiego pecha. A żeby tak się stało. To Barabara w trumnie to... Aha, na shift tap to wygląda tak. A ty słuchasz? Się cieszysz, a? Może będzie potomek, może będzie potomek. Ale to jest straszne, że on z matką jej najpierw, a teraz z nią. To chodź tutaj teraz, wampir, mroczna medytacja. No to jest idealna dla niej miejscówka. Ktoś mówi, żeby dom jej zbudować, ale wiecie co, to jest naprawdę na tylko kilka odcinków. 5 to jest takie absolutne maksimum, jakie będę robić z Seleny, więc nie ma sensu jej robić jakichś domów i nie wiem, budować. I udało mi się, trochę szczytowałam, po prostu usunęłam jej ten nastrójnik, że niedawno były zatopione kły. Bo chciałam, żeby oni wszyscy razem się mniej więcej przemienili. Zostań wyższą wampirzycą i szkół trzech potomnych. Podejść tutaj razem. Jeszcze fajnie by było, żeby cię przeszkolił. Twój facet. Oooo, idzie to. Idzie z synem. Biały i czarny. Taki kolejny kontrast jak w pomyłkach. Jest powtarzalnie, powtarzalnie, Karo. Także siak, jeden z drugim sobie tutaj ogarniają, eksperymentują. Helios się uczy od Anubisa ważenia eliksirów. Anubis jest szczęśliwy, że jego syn okazał się tutaj magiem i pasuje do niego klimatem, wiecie, nie? Że mogą sobie razem tutaj w tej pracowni siedzieć. Powiedz ty mi, ty masz teoretycznie za 5 dni, ale my się posługujemy twoją żoną, która tutaj za jeden dzień,
będzie już dorosłą, więc wypadałoby, wydaje mi się, ich postarzyć. I jedno, i drugie, bo to już nie ma co trzymać ich. No i kochani, ja będę kończyć, bo wydaje mi się, że już powinnam. Mam 1,5 godziny materiału, więc to jest naprawdę dosyć sporo. Z tego nie wiem, ile wytnę, bo to w zależności, ile było konkretu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram, jak zawsze dla Was w opisie. Jeżeli chcecie wspierać mój kanał, pamiętajcie, że możecie zrobić to w każdej chwili. Są 3 progi wspierania do wyboru, do koloru. Każde z nich coś oferuje. Pamiętajcie też, że jeżeli zostajecie wspierającymi na przykład na progu klasycznym, a wcale nie chcecie mieć jakichś dostępów do konwersacji, czy tam nawet Discorda, czy spoilerów, tylko po prostu chcecie wspierać mój kanał, możecie to zrobić. Nie musicie się dołączać do tego wszystkiego, tylko byłabym wdzięczna, gdybyście do mnie napisali tak czy siak, że jesteście wspierającymi, tylko po prostu nie chcecie tych dostępów, nie są Wam potrzebne i żebym ja po prostu o tym wiedziała. Także dziękuję Wam jeszcze raz, pozdrawiam wszystkich widzów, moderatorów, wspierających i dziękuję, że tutaj jesteście. Zapraszam też na 10-lecia, które będą jutro. Cześć!